Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu, tym razem z matematyki finansowej czy z finansów przedsiębiorstw, gdzie akurat ten element macie omawiany. Chciałam Wam poruszyć temat ustalania wartości lokaty, tej wartości początkowej, jeśli chcemy uzyskać określoną kwotę końcową, a mamy do czynienia z kapitalizacją nietypowo, bo tygodniową. I treść zadania jest następująca. Jaką kwotę należy wpłacić obecnie na konto oprocentowane 3,55%, tak aby po 2 latach stan konta wynosił 5000 zł przy kapitalizacji tygodniowej? Ona jest dość nietypowa, ale jak najbardziej możliwa, czy to na egzaminie, czy na kolokwium, więc zapraszam do wysłuchania tego filmu. Wszystko zaczynamy od tego, że kapitalizacja jest tygodniowa, a więc naszą stopę procentową, która w stosunku rocznym jest wymieniona, trzeba będzie podzielić przez 52. Jeżeli wiemy, że wartość przyszła naszej lokaty to 5000 zł, a my musimy ustalić, ile pieniędzy zostało włożonych na tą lokatę, musimy zamienić okres trwania tej lokaty, czyli 2 lata, zgodnie z częstotliwością na tygodnie. Jeżeli wiemy, zakładamy tak matematycznie, że tygodni w ciągu roku jest 52, to w ciągu 2 lat takich okresów, kiedy będzie dochodziło do kapitalizacji, co tydzień jest 104. Dlatego piszę 104 tygodnie. Stopa procentowa, zaznaczam, ona jest tutaj w stosunku rocznym, trzeba będzie ją zmienić na tygodniową. To jest bardzo ważne. Wzór na wartość bieżącą jest ciągle ten sam. Nie jest on skomplikowany, ale trzeba nie popełnić błędu przy podstawianiu. I jak w liczniku podajemy już wartość tego kapitału, który chcemy uzyskać, czyli 5000 zł, w mianowniku 1 plus r. Ok, to r nie jest takie proste. To nie jest stopa procentowa roczna. Ona musi zostać podzielona przez 52, aby zostać przeliczoną z rocznej na tygodniową. To jest bardzo ważne. I potem musi być przemnożona przez tak zwaną tarczę podatkową, czyli 1 minus T. T to jest podatek dochodowy, on najczęściej wynosi 19% i faktycznie mnożymy razy 0,81. Pytanie dlaczego? Bo jeżeli mamy do czynienia z lokatą bankową, to w tym momencie tak zakładamy, no bo jak konto jest oprocentowane, to taka przykładowa lokata bankowa na takim koncie daje nam przychody, zyski finansowe i musimy w tym momencie liczyć się z tym, że rocznie nominalnie zarabiamy na tym koncie 3,55%, ale po uwzględnieniu podatku dochodowego dostajemy tylko 81% tej stopy procentowej. N w tym małym wzorku to jest właśnie ta liczba kapitalizacji, jaka jest w ciągu roku. Jeżeli był to okres 2 lat, to my w tym momencie mamy tutaj 104 kapitalizacje. Po przeliczeniu wychodzi nam wynik i wystarczy powiedzieć, że aby mieć wkład początkowy, czy to lokaty bankowej, czy samego stanu konta bankowego, żeby po 2 latach uzyskać 5000 zł przy tej kapitalizacji tygodniowej, na ten rachunek bankowy musimy umieścić pieniądze w wysokości 4720 zł i 64 grosze. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl.
Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.